Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy u marszałka województwa małopolskiego, pana Witolda Kozłowskiego. Witam panie marszałku. Witam panią, witam państwa. No i dobre wiadomości dla Sądecczyzny, tak? Ponad 173 miliony złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, trafi na Sądecczyznę. No niewątpliwie tak. Generalnie do naszego regionu trafi, dzięki decyzjom pana premiera Mateusza Morawieckiego, trafi 1 912 000 000 zł. Do samego samorządu wojewódzkiego ponad 161 milionów, więc to są absolutnie rekordowe kwoty jak do tej pory dla nas. Obficie żeśmy zostali obdarowani przez pana premiera, z tego się bardzo cieszymy. Zwłaszcza, że jesteśmy dopiero na początku realizowania nowej strategii, realizowania też środków z regionalnego programu operacyjnego, więc gdybyśmy zamienili te blisko 2 miliardy złotych na euro, to byłoby około 500 milionów euro. W związku z tym, gdybyśmy dodali do tych, które już mamy powiedzmy pewne, czyli 2,5 miliarda euro, no to robi się nam kwota 3 miliardy euro, około 200 milionów więcej niż cała poprzedni okres finansowania z regionalnego programu operacyjnego, więc proszę zwrócić uwagę, że jeszcze nie ruszyliśmy z realizacjami, a już mamy gwarancje dużo większe niż do tej pory zrealizowaliśmy w ramach RPO. Na to te środki zostaną przeznaczone? No, to było postępowanie projektowe, więc wszystkie gminy miały możliwość uczestniczenia w tym postępowaniu. Myśmy również złożyli projekty na kwotę bodaj 177 milionów. Otrzymaliśmy 161, więc praktycznie można powiedzieć, że maksymalną kwotę. Natomiast no, w gminach to te rzeczy, które są najważniejsze dla danej gminy. Jeżeli najważniejszą są drogi gminne, to drogi, jeżeli najważniejszymi inwestycjami są sieci wodno-kanalizacyjne, czy jakiś most, który został naczerpnięty w wyniku powodzi, czy modernizacja albo odbudowa szkoły i tak dalej, żłobki, przedszkola, no to są wszystko te komunalne inwestycje, które podnoszą standard naszego życia. To są chyba pieniądze, na które wszystkie samorządy bardzo czekały, szczególnie w tej sytuacji, w której znajdujemy się teraz. Oczywiście, że samorządy czekają, będziemy też czekali, zwłaszcza, że to są środki w 100% z budżetu państwa, w sensie takim, że nie trzeba mieć swojego wkładu własnego, więc to są najlepsze środki. No dość powiedzieć, że no nie było dla samorządów takiego okresu od początku powołania samorządów, żeby rząd tak obficie w różnych formach przekazywał środki samorządom. Przecież były poprzednie edycje Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, dwie edycje, jedna algorytmowa, druga projektowa. Samorządy naprawdę dostały bardzo duże pieniądze i to nie jest tak, że jest podział jakiś polityczny, bo ja mam szereg przykładów takich, gdzie w pierwszym etapie, zresztą województwo również otrzymało bardzo skromne środki, a przecież rządzi Prawo i Sprawiedliwość. W wielu gminach również w całości czy w powiatach sprawuje władzę Prawo i Sprawiedliwość i te środki były i w tej edycji też są często bardzo małe, więc to nie jest tak do końca. Jak opozycja podnosi, trzeba mieć po prostu dobre projekty, wtedy można liczyć na wsparcie. Wspomniał pan także o środkach, o które wnioskował samorząd województwa. Tutaj te pieniądze na co zostaną przeznaczone? No my mamy bardzo dużo różnego rodzaju inwestycji zaplanowanych, szczególnie jeżeli chodzi o obwodnice, jeżeli chodzi o budowę mostów, ale też dróg, modernizację dróg. Więc w gruncie rzeczy najbardziej środki te będą kierowane w tamtą stronę. Nie mam przed sobą, bo jeszcze nie otrzymałem konkretnego wykazu, na które inwestycje my mamy przeznaczone środki, więc trudno mi jest mówić bez ryzyka pomyłki, więc mówię na razie ogólnie. Ale przy kolejnym razie, kiedy już się zapoznam ze szczegółami, to będę bardziej konkretny. To rozumiem, że jest pierwszy nabór, tak? To znaczy, że te pieniądze jeszcze do samorządów będą płynąć. Tak, oczywiście. Ja nie mam wiedzy na temat tego, ile może być edycji, ale w każdym razie to jest tak zwana edycja pilotowa, czyli taki szeroki pilotaż, jak to wszystko będzie funkcjonowało.
W Polskim Ładzie są środki zabezpieczone i zaplanowane dużo większe, więc po prostu będziemy spokojnie czekać na dalsze. No ale, pani redaktor, na razie musimy się uporać z wykorzystaniem tych środków, bo to nie jest tak, że to jest łatwe w obecnym czasie. Jest bardzo trudny rynek, szczególnie rynek budowlany. Ceny szybują do góry. W postępowaniach przetargowych zupełnie inaczej wyglądają oferty wykonawców niż planowane środki. To jest kłopot generalnie dla samorządów, bo no cóż, no, każdy by chciał zrealizować inwestycje jak najtaniej, prawda? Ale życie pokazuje, że rynek się kieruje zupełnie innymi prawidłami, podaż, popyt. Jeżeli popyt jest dużo większy niż podaż, no to podaż drożeje. To na to nie ma żadnego wytłumaczenia, żadnej siły. Jeżeli jest zapotrzebowanie na 100 ton stali, a tej stali na rynku jest na przykład 20 ton, no to wiadomo, że ten, kto handluje tą stalą, kto ją produkuje, no to podnosi cenę po to, żeby jakby równoważyć. No, kupuje ten, którego stać, prawda? I tym samym realizuje swoje inwestycje. Tak to działa. Na ile te pieniądze, które właśnie trafią do samorządów, które będą przeznaczone na inwestycje gminne, także pomogą przedsiębiorcom mieszkającym w danej gminie, którzy no pewnie są w różnej sytuacji po pandemii, tak? No, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to oni w tej chwili będą mieć raj. Szczególnie ci w segmencie realizacji zadań mostowo-drogowych czy drogowo-mostowych, ale też cała budowlanka, no przecież gołym okiem widać, jaki jest ogromny w tej chwili popyt na mieszkania, a co za tym idzie, podaż jest, próbuje nadążać. I to, co się dzieje na rynku budowlanym, to naprawdę jest nieprawdopodobne, ale to też jest taka maszyna, która nas ciągnie do przodu w tym trudnym okresie, może nie tyle po covidowym, ale covidowym dalej, bo jeden Pan Bóg wie, co nam przyniesie kolejna fala zachorowań. Na razie ona jest coraz większa i coraz bardziej niebezpieczna, więc na pewno to będzie duże wsparcie dla ratowania miejsc pracy w różnych firmach, bo w ślad za dobrym rynkiem inwestycyjnym, no idzie też dobry rynek usług, prawda? Ludzie muszą gdzieś mieszkać, muszą gdzieś coś jeść, muszą gdzieś odpocząć, zregenerować swoje siły. No to jest po prostu takie koło, które się napędza ze wszystkimi składowymi na nas. Panie Marszałku, skoro już w temacie drogowo-mostowym spotkaliśmy się kilkadziesiąt minut temu na moście w Kurowie, bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja. No niewątpliwie tak, długo wyczekiwana. Proszę zwrócić uwagę, jakim tempie zrealizowana. No, rozmawiałem z wykonawcami, jest nieprawdopodobne. No, to jest trzecia co do wielkości tego rodzaju budowla w naszym kraju. Most długości 604 metrów. Realizowane metodą, nie chcę teraz pomylić nazw, więc nie przywołam jej, ale tą samą, którą był budowany most Świętej Kingi, czyli realizujemy poszczególne etapy i pneumatycznie wypychamy w stronę drugiego brzegu. Trzecia budowla tej długości w naszym kraju, zrealizowana w ciągu 24 miesięcy. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Oczywiście wykonawca, czyli konsorcjum dwóch spółek, polskiej spółki i węgierskiej, jeszcze ma tam dużo pracy, bo trzeba rozebrać starą przeprawę. Z jednej strony będzie całkowicie rozebrana łącznie z przyczółkiem, z drugiej strony przyczółek będzie zostawiony, ten od strony Łososiny. I tam będzie piękna platforma widokowa, będą parkingi stosowne do tego, jakaś mała architektura do wypoczynku. Więc po uprzątnięciu tego terenu budowy, no, można sobie uruchomić wyobraźnię, będzie Dunajec powoli wpadający w jezioro, będzie piękny, wyeksponowany most. No przepiękny most, musi pani przyznać, pani redaktor. Piękny most, piękny, tak, most. Robi wrażenie obiekt. Robi wrażenie. No i w tle piękne góry.
Beskidu, więc to naprawdę będzie nie tylko użyteczne miejsce, ale też, bo poprawi się niewątpliwie bezpieczeństwo na tym odcinku. No, ten stary most był zbyt wąski, z trudnymi najazdami, więc w okolicach jesień, zima, wiosna był niebezpieczny, bo każda jakaś tam, każdy poślizg mógł skończyć się bardzo źle dla podróżujących, więc przy jednym wydarzeniu jest kilka ciekawych rzeczy zrealizowanych. No właśnie, obiekt piękny, robi wrażenie, ale także i to pewnie najważniejsze, że ta dostępność komunikacyjna Sądecczyzny być może w końcu będzie, na co zresztą wszyscy czekamy. No, ja powiem tak, tym się różnimy od naszych poprzedników, że oni tylko zapowiadali i zapowiadali. Jeżeli chodzi o połączenie Brzesko-Nowy Sącz, to jest z bardzo ważnych elementów tego połączenia. Nawet dzisiaj były takie propozycje, że mogłoby to, może nawet nieoficjalnie, ale przyjąć taką nazwę, że to jest brama Sądecczyzny. No, bardzo to tak poetycko brzmi, podoba mi się to określenie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że rząd, wcześniej pani premier Beaty Szydło, teraz pana premiera Mateusza Morawieckiego, zapowiedział, że będzie realizował to połączenie Brzesko-Nowy Sącz. Czasami przez niektórych, ja uważam, że niepotrzebnie nazywane Sądeczanką. To by sugerowało, że to tylko dla Sącza jest. To znaczenie nie jest lokalne, Sącza. Tak, to szersze. Musimy w następnych etapach myśleć o połączeniu Sącza z granicą. Granicę z autostradą D1 na Słowacji i później przez Koszyce, Miszkolc, wyjście na całe południe, na wszystkie autostrady południowej Europy. I tak musimy myśleć i z tego myślenia nie powinniśmy zbaczać, bo to wtedy jest jakby uprawnienie i uzasadnienie do kolejnego wydatkowania środków, ponieważ wtedy będzie to służyło wszystkim, nie tylko mieszkańcom Sącza i Brzeska, i po drodze Łososiny, Gdojnika i tak dalej, ale również całej północnej Małopolsce i dużej części Polski, ponieważ byłoby to przejście takie dodatkowe na południe Europy. I ja bardziej o tej inwestycji myślę w takich kategoriach. I co się dzieje? Dokumentacja jest realizowana, są zabezpieczone środki finansowe, nie papierowe 500 milionów, jak to było kilka lat temu, pani pamięta, gdzie w ogóle nie było nawet jednej kartki projektu, czegokolwiek. Nie było po prostu dokumentacji. U nas ta dokumentacja już jest bardzo zaawansowana. Mamy problem oczywiście z dwoma gminami, nie ma co ukrywać, ale ja mam nadzieję, że ten problem zostanie też jakoś po Bożemu pokonany. Jest zabezpieczone w Krajowym Programie Rozwoju Dróg 3,5 miliarda złotych i jest zapewnienie też, że jeżeli by się okazało, że to jest zbyt mała kwota, to że rząd dołoży tych środków finansowych do takiej wysokości, żeby można było zrealizować to połączenie. Bardzo potrzebne Sądecczyźnie, otwierające nas na autostradę A4, ale tak jak mówię, też stwarzającą szansę patrzenia w dłuższej perspektywie w stronę południowej części Europy. Połączenie niemalże mityczne, bo odkąd pamiętam, to się o tej Sądeczance mówiło i... No właśnie mówiło się, a ja podkreślam, że myśmy przeszli od mówienia do realizacji i ten most jest takim absolutnym przykładem. Łącznik, no niewielki, 1650 metrów, który będzie łączył tą północną część obwodnicy Sącza z rondem przy przejściu przez Dunajec pod Górą Zabełecką. No też było tyle gadania, a my już jesteśmy w tej chwili praktycznie po drugim przetargu i za chwilę będzie wchodził wykonawca i będzie ta inwestycja również realizowana. Pierwszy przetarg nie poszedł dlatego, że po prostu po przetargu wyszły takie kwoty, które w ogóle nawet nikt sobie ich nie wyobrażał, żeby 1,5 kilometra obwodnicy miało kosztować bodaj 56 milionów złotych. No po prostu musiał być ten przetarg unieważniony i w związku z tym trzeba było te wszystkie czynności powtórzyć i stąd też to w czasie się przewlekło trochę. No czekamy, oby jak najszybciej, teraz kilka miesięcy, za kilka miesięcy ta decyzja środowiskowa powinna już być. Mówimy o połączeniu Brzeska-Nowy Sącz. Tak, tak. To jest właśnie kwestia
procedowana w czasie. To nie są proste rzeczy, bo Krajowa Dyrekcja Dróg i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad musi przeprowadzić stosowne prace dokumentacyjne, wystąpić z wnioskiem o decyzję środowiskową. Z kolei stosowne służby muszą przeprowadzić cały skomplikowany proces konsultacyjny i dopiero na końcu zadecydować, które przejście, który szlak wariant. Jest, który wariant jest optymalny i na to trzeba spokojnie czekać, bo nie mamy na to bezpośredniego wpływu. No to cóż, czekamy. Oby jak najszybciej udało się przejechać sondażami. Czekamy, ale światełko nadziei w tunelu jest. Dziękuję bardzo Państwu, dziękujemy za uwagę. A moim Państwa gościem był dzisiaj marszałek województwa małopolskiego, pan Witold Kozłowski. Dziękuję. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.